pytanie nie do co 15%, tylko czy inkasent będzie nasz, jak dajmy na to, upoważniony, no dajmy na to, nie tylko do targowiska. No ktoś by stanął, wyjrzy sobie gdzieś tam nad jeziorem i coś sprzedawał i on to zauważy, czy on ma, po prostu będzie w swoich działaniach mógł podjąć po prostu taką opłatę, jak później legitymację będzie miał, czy opłata targowa, upoważnienie. Opłata targowa jest pobierana w każdym miejscu, jeżeli sprzedaż odbywa się nie w budynku. Czyli jeżeli jest to poza budynkiem, to powinna być wnoszona opłata targowa. Ale to nie było na terenie, tak? Proszę, na terenie naszej gminy. Na terenie ma mamy uchwałę, z tego co pamiętam, i tam jest wyszczególnione są miejsca. Na terenie, o ile dobrze się orientuję, to opłatę targową można pobierać na terenie, na każdym terenie. Natomiast sprzedaż, uchwała naszą mówi o sprzedaży. Sprzedaż powinna odbywać się na miejscach wyznaczonych, czyli na targowiskach. Ale jeśli sprzedaż z ręki też jest. Natomiast jeżeli ona się odbywa gdzieś indziej, nie powinna, to powinna być pobierana opłata targowa. Podlega każda sprzedaż, która się odbywa nie w budynkach, podlega opłacie targowej. Natomiast porządkowo ta sprzedaż powinna odbywać się na terenie targowiskowym. No, w innych gminach, gdzie funkcjonuje Straż Miejska, to Straż Miejska zajmuje się dyscyplinowaniem sprzedawców, żeby ta sprzedaż odbywa się w miejscach wyznaczonych, bo to wyznacza się targowiska. Natomiast jeżeli ona się odbywa gdzie indziej, to jest możliwość oczywiście i powinna być wnoszona. Dlaczego to było, jak się odbywa, jak przyjeżdża na przykład do hotelu z wędlinami czy z pieczywem i jeździ po wioskach i nie sprzedaje? No to też jest przecież. Ale to nie ma takiej możliwości, że ściągnięcia tej opłaty, no musiałby jeździć chyba za nim. No to znaczy, że na wioskach może nie, ale na terenie, bo na terenie prawie się targowiska handluje. No to czy na terenie targowiska to jest szukane. No tam gdzie po to właśnie chcemy, żeby ten inkasent kilkakrotnie chodził dziennie, żeby także ściągać, bo oni nieraz przyjeżdżali, wiedzieli, że jak pani nasza chyba po godzinie 9 już schodziła. Przyjeżdżali trochę później. Zresztą tak też jest, że stoją na kilku targowiskach. I w związku z tym gdzieś godzinkę, dwie w kilku miejscowościach i nieraz docierali do nas w tym późniejszym czasie dnia. I w związku z tym innymi właśnie chcemy, żeby ten pobór odbywał się nie raz dziennie, tylko właśnie trzykrotnie, w zależności od potrzeby. Natomiast no, trudno jest jeździć za tymi ludźmi, którzy handlują na wioskach. Chociaż taką kontrolę już przeprowadzaliśmy chyba w Studnicy czy w Dzienniku. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tej sprawie otwarcie targowe? Nie widzę. W związku z powyższym poproszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinię w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gdyńsku dotyczącej zmiany uchwały z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia opłaty targowej. Proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dobra. Dziękuję. Kto jest się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Komisja Rozwoju Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia opłaty targowej. Przystępujemy do podpunktu H. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Proponujemy zmiany w budżecie, jeżeli chodzi o paragraf pierwszy. Przesuwamy dochody z wpływu z podatku od targu. Błędnie został ujęty dział, rozdział i paragraf z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Powinien on być w innym dziale, wpływy z innych opłat stanowiących dochody, dlatego musimy po prostu dokonać przesunięć w tym dochodzie.
objęty do działu, który no, tyczy się opłat do zajęcia pasa drogowego. Ponadto w drugim paragrafie przesuwamy wydatki w zakresie własnym, w zakresie zadań własnych związanych z zapłatą za drugiej rady za inwestycje chodnika przed kaplicą cmentarną w Krokowie dla zakładu budowlanych komunalnych. Zapłaciliśmy fakturę też za pompę szlamową, gdzie ta inwestycja była wykonana w tamtym roku, płatność jest tegoroczna i wydatki, które były zaplanowane, nie wystarczą na pokrycie całości zobowiązań wynikających z właśnie z zakupu inwestycyjnych. I 700 zł zmniejszamy wydatki na kwotę 700 zł w związku z tym, że pan Lichno dowozi chłopca niepełnosprawnego, który jest uczniem gimnazjum w Szczecinie, to więc uruchomimy. Dziękuję. Czy ktoś chciałby zadać pytanie w sprawie zmian w budżecie? Nie widzę. W związku z powyższym proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu przedłożonej uchwały. Kto z członków Komisji Rozwoju Gospodarczego jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian budżetu na 2012 rok. Proszę o podniesienie ręki w górę. Komisja Gospodarcza. Dziękuję. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy do punktu I. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, mamy w tej chwili przedłożony projekt uchwały o wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Generalnie chcielibyśmy zmienić te opłaty, które są w paragrafie trzecim. Bo na dzień dzisiejszy są to stawki rzędu tutaj pod dwóch się jeden, to jest 10 zł. Dwa to mamy na dzień dzisiejszy 6 zł i 3 to jest 4 zł. I w punkcie 4 mamy 3. Są to bardzo niskie stawki. Myśmy nie ukrywam, wprowadzili je kiedyś tak trochę interwencyjnie na wniosek pani radnej Sidorowej, ponieważ te uchwały, którą przyjęliśmy w roku, nasze stawki były dość wysokie. To było właśnie w tym punkcie pierwszym, to było 100 zł, w drugim 60. 40 i w czwartym 30. I my obniżyliśmy te stawki wtedy do wysokości 10%. To spowodowało, że one są, to było uchwałą właśnie 29 kwietnia 1960 roku, to obniżyliśmy stawki do wysokości 10%. Trochę mieliśmy faktycznie bardzo wysokie te stawki, ale w tej chwili one są bardzo niskie i wydaje się postanowienie o zajęciu pasa drogowego i opłaty są dosłownie kilku czy kilkunastu złotych. W związku z tym proponujemy, aby urealnić, one tak będą dużo niższe niż powiat w województwie czy w niektórych innych gminach, do tych maksymalnych.
maksymalnych właśnie, to będą na poziomie około 50% maksymalnych stawek, ale będą one urealnione, także że to będzie zajęcie pasa drogowego, które normalne ma miejsce, to nie, że kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, a nie kilka złotych. Nie? Także proponujemy, aby w tym paragrafie trzecim za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, punkt drugi, ustala się następujące roczne stawki opłat za, po prostu chodzi o umieszczenie w tym pasie drogowym urządzeń. Opłat za jeden metr powierzchni pasa drogowego zającego przez poziomy umieszczonego urządzenia i teraz po przepiezdni proponujemy za metr kwadratowy 50 zł wzdłuż drogi wjezdni, 30 zł wzdłuż drogi poza jedną, 20 zł za metr kwadratowy i wzdłuż drogi poza jedną chodnikiem i drogą rowerową 15 zł. I na drogowym obiekcie inżynierskim 160. Tutaj już nie zmieniamy. Natomiast tutaj te stawki wzrostu by były po drodze. Przyszedł, tak jak powiedziałem, do maksymalnych stawek, to byłoby na poziomie około 50% maksymalnych. Byłoby po prostu urealnione i bo w tej chwili tak za umieszczenie przyłącza w pasie drogowym, więc tutaj dużo robi się, jeżeli chodzi o gaz, firma ta, która rozprowadza gaz i opłaty wychodzą rzędu dosłownie kilku złotych. Natomiast drogi są zniszczone, to trzeba później mimo wszystko rządzić tam naprawić, jednak to z czasem siada, musimy to naprawić i to wiąże się z kosztami, które gmina musi ponosić. Także proszę o przyjęcie ustawy. To bardzo mało, nawet nie będzie 50% tych, które są możliwe do przyjęcia. Po prostu trochę wtedy, żeśmy tak na drodze w zasadzie jednego wniosku pani Kozaneckiej, której tam wyczekowała do opłaty rocznie 500 zł, obniżyli to chyba do 10%. W tej chwili, a to był akurat w długie przymocze, to był na ulicy Ogrodowej, tam w pobliżu dwóch studienki i komuś może się sugerowali, że to są, że to ktoś w takie duże koszty. Normalne przymocze w tej chwili to wychodzi do sądu, że kilku złotych przy tych starych stawkach. Także to takie urealnienie do takiego dość rozsądnego poziomu. Do maksymalnych stawek to jest niecałe 50%. Dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pan Marszałku. Mówię, to Pani to uchwalę, to w sumie dochody tych gminy się zwiększą. Tak, zwiększą. W tej chwili dosłownie mówię, wydanie takiej decyzji o zajęciu pasu drogowego, umieszczeniu w pasie drogowym powoduje, że wpływ jest rzędu do dosłownie 7 zł, 12 zł, tak jest. Więc będzie to powiedzmy rzędu w tej chwili 30 do 30 zł rocznie, jeżeli takiego przykład. Czyli 7 do 30 zł. Tak, no 5%. A proszę mi powiedzieć, bo ja rozumiem tego, co Pan mówił, gdyby to w jednym zdaniu streścić, to my w tej uchwale będziemy zabierać opłatę za tymczasowe, powiedzmy, jak ktoś rozkopie chodnik i z powrotem go za tydzień, za dwa zasypie, tak? I zrobi. No akurat te opłaty się nie zmieniają. Ale za to, tak? To za umieszczenie w pasie drogowym. Za to, że lepszy. Za to, że lepszy. My też płacimy co podwiatu za rowerze, ale w tym momencie będziemy skończyć. Czyli my, jeżeli ktoś, powiedzmy, chodnik rozkopie czy drogę i za tydzień go zasypie, to za to musi zapłacić. Tak, za zajęcie pasa drogowego. To jest zajęcie. I jeżeli pod tą drogą umieści coś, tak, to również coś, czyli ta uchwała mówi o tych dwóch sprawach. Tak. O tych dwóch sprawach. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Trzeba je postawić na przykład przy drogą. Dziękuję. W związku z powyższym proszę Komisję Rozwoju Gospodarczego o zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Kto z członków Komisji Rozwoju Gospodarczego jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki w górę.
Dziękuję. Kto jest przeciw? Jeden. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Na podstawie głosowania stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego uzyskał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Gdyni. Przystępujemy do podpunktu J. Zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Gdyńsko w drodze przetargowej, druk nr 10. Uchwała dotyczy działki, która została udzielona przy nieruchomości na ulicy Orzechowej. To jest ostatnia ta nieruchomość przed parkingiem. Po prostu ta działka, ten film, który tutaj Państwo widzicie na mapie, on jest praktycznie użytkowany przez tego właściciela, ponieważ ogrodzenie jest po tej linii, która powoduje, że ta działka znajduje się w ramach w obrębie tej nieruchomości. Po prostu pan kiedyś źle postawił błot, jak gdyby zajął część gminnej działki. No nie będziemy, ten płot jest dość dobrze wygląda, trwale zrobione, nie będziemy tutaj zmuszać teraz, żeby ten płot przedstawił. Tylko jest taka propozycja, ta działka już będzie została na koszt właściciela nieruchomości, żeby po prostu odsprzedać tą działkę temu właścicielowi. Jest taki klinik, który powstał w wyniku błędnie ustawionego ogrodzenia. Ogrodzenie jest takie dość ładne, trwałe. Jest tutaj, nie chciałbym narażać tego właściciela nieruchomości na koszty przenoszenia tego ogrodzenia. I tutaj nie będzie żadnej straty dla gminy, jeżeli tą działkę po prostu według wyceny rzeczoznawcze sprzedamy też przetargowo na poprawę gospodarowania dla właściciela tej nieruchomości. A na internecie tam wyszło, że tam instalacja jakaś idzie, rury czy coś takiego i przejście, o przejście, to znaczy się... Jaka instalacja? Nie wiem. Właśnie na tym internecie sprzeciwiają się na internecie, żeby to nie było sprzedane. Droga ewakuacyjna, to może być przejście. Jaka droga ewakuacyjna? Nie, to znaczy się... Proszę? Co tam teraz jest na tej ale nie ma nic. Nie ma tego. To jest ta działka, jest za płotem tego pana, on na tym gospodarzy. Nie ma. No jak to jest teraz? Jakiś gazeta tam pisze, chyba nie. No, jakiś niewydarzony. Jeżeli nawet, co znaczy w jakim sensie rury, no jeżeli nawet woda idzie, to i tak jak idzie, to idzie wzdłuż tych domów, to i tak idzie przez prywatne działki. Ja nie wiem, czy ona idzie w drodze w tej chwili. No to nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, bo jeżeli idzie wzdłuż, to i tak idzie przez jego prywatną działkę. Ale wzdłuż tej działki nie ma żadnej ścieżki sztuki. To znaczy tak, tu jest droga, tu to jest Orzechowa. Ale wzdłuż się rozmawia. Czego? Interwencje później na tym obiekcie. Ale tak jak mówiłem, że to jest klinik taki tutaj szerokości 1,5 metra chyba i długi na 30. Ja rozumiem, tylko właśnie czy jest coś na tym klinik? Nie ma nic. Tak? Ja nie wiem, czy tu nie idzie w poprzek rura, tak. A nie, wzdłuż tej działki. No to jeżeli idzie wzdłuż tej działki, to i tak idzie przez jego prywatną. Czy idzie tu wzdłuż działki, czy idzie pod drogą. Nie wiem, jak rury były kazione kiedyś, trudno mi powiedzieć. Czy idzie Orzechowo, czy idzie po działkach. To nie ma żadnego znaczenia, czy będzie szła przez tego pana działkę 30 metrów czy 31, no przykładowo. Ale pan panie burmistrzu, nie rozumie, pan burmistrzu, pokazywać i pytamy, czy wzdłuż dłuższego boki tej działki tu coś jest, czy nie ma, czy tylko jest płot? Płot jest. Tylko płot, nic więcej nie ma. To nie ma. A ta duża działka, to co to tam jest tu na tej dużej działce? To jest parking, i przepompowy. I od to mogło to przepompowy. Przepompowy, tak. I to nie ma żadnego znaczenia. No tutaj jest droga,
wjazd na parking jest tutaj, tutaj jest ewentualnie czyli jakiś wyjazd. Czyli właściciel tego domu, tak, on od wieków już ma postawiony plac, żeby było, że na faktorze działka już on ma już tak. Ja jeszcze proszę Państwa sprawdzę, czy tam, no, co tam może mogłoby stanowić przeszkodę, ale jak na dzień dzisiejszy nie widzę żadnej przeszkody. Panie burmistrzu, a ile ma kosztować i czemu tak mało? Kosztować będzie tyle, ile rzeczy na ocenie ceny. Nie wiem. Szczery ceny nie wiem. Jak nie będzie zgody, jak nie będzie Państwo zgody, to nie będę robił wyceny, no bo szkoda pieniędzy. A proszę powiedzieć, bo Pan mówi, że bo tu są dwa podobne numery, 336 przez 1 i przez 2. Czyli ta, gdzie to było wydzielone, podzielone? Teraz, no i kilka miesięcy temu. Zapłacił za to kto? Na wniosek tego Pana, ten Pan był właścicielem. Tak. On zapłacił za to? Tak, tak. My wtedy, to odbywa się w ten sposób, że ktoś składa taki wniosek, bo to się odbyło na wniosek tego Pana, to odpisujemy mu, że owszem, możemy przystąpić do wydzielenia tej działki, o ile wpłaci Pan konkretną kwotę na potrzeb tego wydziału. Jeżeli kwota podziału, no, kwota wpływa, to wtedy dopiero dokonujemy podziału. A jaka to była suma? No nie pamiętam, no podział działki to jest nawet o 2000. Tak. To jest wszystko do sprawdzenia. Poprosiłbym Pana Procyka i może Państwu zaraz tę informację udzielić.